Unia Europejska chce nas zmusić do przyjmowania imigrantów. Drodzy cudzoziemcy w gościnnej Polsce, macie 30 dni, żeby się spakować i wyjechać do siebie. Mówi, że to jest solidarność i współpraca. Koniec wyciągania pieniędzy z tego biednego kraju. A według mnie to szantaż i dyskryminacja. Obywatele tego kraju przejmą tylko to, co im się od dawna należy. A co od dziś do nich należy? Dlaczego tak uważam? Mają przestać nas okradać i wyjechać na zawsze. Świetnie sobie damy radę. Relokacja migrantów w Unii Europejskiej to proces przenoszenia osób ubiegających się o azyl lub ochronę międzynarodową z jednego kraju członkowskiego do innego. Ma on na celu odciążenie państw znajdujących się na granicach zewnętrznych Unii, takich jak Grecja czy Włochy, które właśnie borykają się z dużym napływem migrantów. Relokacja jest częścią tak zwanego pakietu migracyjno-azylowego, który został zaproponowany przez Komisję Europejską we wrześniu 2020 roku i który jest obecnie przedmiotem negocjacji między państwami członkowskimi a Parlamentem Europejskim. Pakiet migracyjno-azylowy zakłada wprowadzenie systemu obowiązkowej solidarności, który oznacza, że każde państwo członkowskie będzie musiało wziąć udział w rozwiązywaniu kryzysu migracyjnego w Europie. Czyli w skrócie, albo przyjmujecie migrantów do relokacji, albo płacicie ekwiwalent finansowy w wysokości 20 tysięcy euro za każdego nieprzyjętego migranta. Ewentualnie udzielacie wsparcia operacyjnego państwom, które przyjmują migrantów. Nic więc dziwnego, że pakiet migracyjno-azylowy spotkał się z ostrym sprzeciwem z niektórych państw członkowskich, takich jak Polska i Węgry, które uważają, że relokacja narusza naszą suwerenność i prawo do decydowania o swojej polityce migracyjnej. Twierdzą, że relokacja nie rozwiązuje problemu migracji, a jedynie go przenosi i pogłębia. Ponadto obawiają się, że relokacja spowoduje wzrost zagrożenia wybuchowego, że tak powiem, i przestępczości oraz konfliktów kulturowych w Europie. Z drugiej strony są jednak zwolennicy relokacji, argumentujący, że jest to konieczny i humanitarny gest wobec ludzi, którzy uciekają przed wojną, prześladowaniem albo ubóstwem. Podkreślają, że relokacja jest oparta na zasadach proporcjonalności, sprawiedliwości i że każde państwo członkowskie ma prawo do zgłoszenia swoich preferencji i ograniczeń w zakresie przyjmowania migrantów. Twierdzą, że relokacja jest korzystna dla Europy, ponieważ przyczynia się do zwiększania różnorodności, integracji i rozwoju gospodarczego. Więc jak myślicie? Kto ma rację? Plan obowiązkowej solidarności, czyli programu, który wprowadza Unia Europejska, zakłada, że państwa członkowskie mogą wybrać jeden z trzech sposobów uczestnictwa. Jeden z nich to relokacja migrantów z krajów znajdujących się pod presją migracyjną. Kolejny to płacenie ekwiwalentu finansowego w wysokości 20 tysięcy euro za każdego nieprzyjętego migranta. Ewentualnie, jak już wspominałem, udzielenie wsparcia operacyjnego państwom przyjmującym migrantów. Według zwolenników zalety tej propozycji to uwzględnienie różnych sytuacji i preferencji krajów członkowskich, zapewnienie wsparcia finansowego i logistycznego państwom znajdującym się pod presją migracyjną oraz zwiększenie szans na integrację i ochronę migrantów w Europie i wzmocnienie jedności i solidarności europejskiej. Propozycja ta ma jednak liczne wady, takie jak narzucanie państwom członkowskim obowiązku uczestnictwa w systemie, brak gwarancji skuteczności i bezpieczeństwa relokacji, ryzyko nadużyć i oszustw ze strony migrantów i państw przyjmujących. I tu się zaczyna propozycja Polski, polegająca na odrzuceniu systemu obowiązkowej solidarności i zachowaniu prawa do decydowania o swojej polityce migracyjnej. Polska zamiast relokacji proponuje inne formy pomocy humanitarnej i rozwojowej dla krajów pochodzenia i tranzytu migrantów. Polska domaga się też większej ochrony granic zewnętrznych Unii i zwalczania przyczyn migracji. Do głównych zalet polskiej propozycji należy zachowanie suwerenności i niezależności Polski w kwestii migracji, ochrona interesów narodowych i bezpieczeństwa Polski i Polaków, a także zapobieganie niekontrolowanemu napływowi migrantów do Europy, czy też wspieranie rozwoju i stabilizacji krajów pochodzenia i tranzytu migrantów. Ale wiecie, skoro mamy zalety, to może skupmy się też na wadach, do których należy choćby brak solidarności i współpracy z innymi państwami członkowskimi Unii, ignorowanie problemów migrantów znajdujących się już w Europie, narażanie się na krytykę i kolejne sankcje ze strony Unii Europejskiej na nasz kraj, a także zamykanie się na różnorodność i integrację kulturową. Chociaż o tej integracji
Ja mam trochę inne zdanie, a wy co myślicie? Podsumowując całość zebranych informacji, relokacja migrantów w Unii Europejskiej jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych i skomplikowanych tematów w Europie. Z jednej strony mamy propozycję Komisji Europejskiej, która opiera się na zasadzie obowiązkowej suwerenności, która ma na celu rozdzielenie odpowiedzialności za migrantów między państwa członkowskie. Z drugiej strony mamy propozycję polską, która opiera się na zasadzie suwerenności i która ma na celu ochronę własnych interesów i naszych granic. Każda z tych propozycji ma swoje wady i zalety, a także zwolenników i jej przeciwników. Moim zdaniem, ale podkreślam, to jest moje zdanie i nie musicie się nim sugerować. Relokacja migrantów w Unii Europejskiej nie jest dobrym rozwiązaniem dla kryzysu migracyjnego w Europie. Uważam, że to narzuca państwom członkowskim obowiązek przyjmowania ludzi, których nie chcą i których nie są w stanie zintegrować. Ta relokacja przecież nie rozwiązuje problemu i jego źródeł, a jedynie przenosi i pogłębia. Dlatego popieram polską propozycję, która proponuje inne formy pomocy humanitarnej i rozwojowej. Polska powinna mieć prawo do decydowania o swojej polityce migracyjnej i akurat w tym przypadku nie powinna poddawać się naciskom Unii Europejskiej. Tym bardziej, że Unia zdaje się nie zauważać, jak wielką rolę odegrała Polska w pomocy Ukrainie i jak wielu Ukraińców przyjęliśmy do naszego kraju. Więc zbierając już wszystkie argumenty do kupy, jak myślicie? Powinniśmy w tej kwestii ulec Europie i dać się zmusić do przyjęcia migrantów? Ale czy to nie będzie dla nas zbyt wielkie zagrożenie? Napiszcie w komentarzach, co wy o tym myślicie, albo wiecie co? Może osobiście was o to zapytam. Czy powinniśmy przyjmować imigrantów? Jak pani uważa? Jak najbardziej, nie widzę w tym problemu. Powinniśmy przyjmować. Powinniśmy, ale z wszystkich czy jakieś... Wszystkich. Którzy potrzebują. Europa chce nam narzucić przyjmowanie imigrantów muzułmańskich. To jest właśnie pytanie. Uważam, że to bardzo zły pomysł, ponieważ są zamachy terrorystyczne na przykład we Francji, która w ostatnich latach przyjmowała właśnie imigrantów muzułmańskich. Ja bym nie przyjmowała. Nie przyjmowała w ogóle? W ogóle. A uchodźców uciekających przed wojną z Ukrainy na przykład? Jak pani uważa? Wie pan co? Ukraina jest o wiele większa niż Polska i wojna nie jest na całej powierzchni tego kraju, tak? A nie uważa pani, że są różni od nas kulturowo, że nie będą się... No nie, że są różni kulturowo, no ale to mi nie przeszkadza zupełnie. Także myślę, że nie powinniśmy przyjmować to, co się teraz tam dzieje, tak? To jest po prostu karygodne, można tak powiedzieć, łagodnie. Ponoć 20 tysięcy kary jest od jednego nieprzyjętego imigranta. Pan słucha tych wiadomości państwowych? No tak podają właśnie w mediach. No to niech pan zmieni telewizję, niech pan tego nie ogląda. Czyli chodzi o to, że oni są z innego wyznania, tak? Innej kultury? Tak, i inaczej traktują kobiety. Czyli możemy czuć się zagrożeni, jeżeli będziemy musieli? No ja bym się czuła zagrożona, jakby było ich więcej. Niech zrobił referendum, czy karać pisowców po oddaniu im władzy, czy wsadzać ich do więzień. Pisowców? Tak jest! Pisiaków nawet bym powiedział. Na koniec porozmawiamy ze sztuczną inteligencją, która wcieli się w rolę eksperta, doktora habilitowanego Janusza Zmywaka, który jest specjalistą w zakresie migracji i integracji. Jak ocenia pan propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą relokacji migrantów z Unii Europejskiej? Propozycja relokacji migrantów to kompromis między państwami członkowskimi. Ma ona pewne zalety, takie jak uwzględnienie różnic i preferencji państw, ale wady niestety wydaje się przewyższają jej zalety, bo wymuszanie uczestnictwa i karanie za odmowę może się spotkać z niezadowoleniem społecznym i utratą zaufania do Unii. Propozycja nie rozwiązuje problemu migracji w Europie, tylko go przenosi i pogłębia. I tak naprawdę nie dba też o potrzeby i prawa migrantów. A w takim razie jak ocenia pan polską propozycję odnośnie odrzucenia relokacji migrantów? Propozycja Polski to wyraz niechęci i braku solidarności z Unią Europejską. Jest krótkowzroczna i egoistyczna i na dłuższą metę szkodzi Polsce i Europie. Polska chce zachować suwerenność i niezależność w kwestii migracji, ale powinna być jednak bardziej otwarta i współpracować z Unią Europejską. Propozycja Polski nie jest konstruktywna ani humanitarna i ignoruje problem migrantów w Europie, a także naraża ją na krytykę i sankcje ze strony Unii Europejskiej i izoluje ją od wspólnoty.
Wygląda więc na to, że zarówno propozycja Unii narzucająca przymus relokacji, jak i propozycja samej Polski nie są rozwiązaniem. Więc jaki według pana jest najlepszy sposób na rozwiązanie kryzysu migracyjnego w Europie? Rozwiązanie kryzysu migracyjnego w Europie wymaga wielopoziomowego i wieloaspektowego podejścia. Mam kilka propozycji rozwiązania tego problemu. To wymaga współpracy i kompromisu między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, a także między Unią Europejską a państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi. To wymaga też zaangażowania i odpowiedzialności ze strony wszystkich zainteresowanych stron – migrantów, społeczeństw przyjmujących, władz publicznych, organizacji pozarządowych i mediów. Relokacja migrantów w Unii Europejskiej jest tematem, który budzi wiele emocji i kontrowersji. Nie ma na niego łatwych i jednoznacznych odpowiedzi. Każdy z nas ma prawo do swojej opinii i poglądu, ale każdy z nas powinien też szanować opinie i poglądy innych. Więc co ty o tym myślisz? Czy jesteś za, czy przeciwko relokacji? Czy uważasz, że Polska powinna być solidarna? Czy suwerenna? Podziel się swoją opinią w komentarzach pod filmem, a jeśli spodobał ci się mój film, to koniecznie go udostępnij, żeby dotarł do jak największej liczby osób, bo tylko razem mamy siłę, żeby zmieniać świat. Adieu.